Piotr Walawski przed FEN 32. Dawno niewidziany w FENie, jak to się stało, że tutaj powracasz? No tak się złożyło, tak. Była droga po programie taka, że następna walka, pierwsza walka w programie to była walka w Dubaju, tam przegrałem. Prawdopodobnie jeżeli wygrałbym walkę w Dubaju, wróciłbym do KSW, no ale tak się nie stało. Zrobiłem sobie trochę w takiej chwili oddechu, odpoczynku, od treningów, od wszystkiego tam około miesiąca, potem wróciłem do ciężkich treningów. No i zaczęła się współpraca właśnie z Fight Exclusive Night. Byłem na walce Sebastiana Romanowskiego na Fenie w Łodzi. No i tam usiedliśmy z Pawłem Jóźwiakiem i zaczęliśmy jakieś rozmowy. Ale Lewoń to był pierwszy rywal, jaki ci zaproponowano? Na początku miałem się bić z Robertem Radomskim, ale on tam podobno miał jakąś kontuzję. Potem przewijałeś tam jeszcze jakieś inne nazwiska i w końcu padło na Rafała Lewonia. Jak w ogóle program wpłynął na twoje życie, tak z perspektywy czasu? Na pewno dał tam jakąś rozpoznawalność. Trochę czasu już od tego programu minęło. No szkoda, że sytuacja na świecie jest jaka jest, bo gdyby nie sytuacja z koronawirusem, to pewnie dałoby zdecydowanie więcej. Wspomniałeś tutaj o tej walce ostatnio w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Z perspektywy czasu, co tam nie poszło? Aklimatyzacja była w porządku, czy to same względy sportowe zadecydowały? Aklimatyzacja była w porządku, czułem się bardzo dobrze. No co, po prostu przeciwnik miał mega mocny parter i wyszło jak wyszło. No i tyle, i nie ma co już płakać nad rozlanym mlekiem. Jesteśmy teraz tutaj, trzeba iść dalej i skupić się na tym, co będzie mnie czekać w przyszłości, a nie na tym, co było. A jak wygląda to teraz wagowo, bo tutaj przyznajesz nam się, że święta była okrągła, trzycyfrowa liczba na wadze. Ale to w ciuchach, więc się nie liszy. Nie, no, tak było, 98 kilo powiedzmy. Aktualnie już została końcówka i myślę, że na spokojnie ta waga będzie zrobiona. Czuję się bardzo dobrze, tak więc to też jest dobrze. Więc wasze kamery są bezpieczne. A na ile w takim razie może czuć się bezpiecznie twój rywal najbliższy? Bo tak sobie myślę, czy ja dobrze pamiętam, ostatnia wygrana walka to więcej rok temu chyba była, tak? Czy mi się wydaje? Ale u mnie czy... U ciebie, nie u rywala. No rok temu z Pawłem Kiełkiem w programie. No właśnie, Pawłem Kiełkiem. Czyli to mniej więcej rok minęło od tego czasu, kiedy ostatnie zwycięstwo przyszło. Ja wiem, że nie zawsze jest tak, że się wszystko układa i to nie jest tak, żeby oceniać sobie jakieś tam swoje możliwości na podstawie tego, kiedy się ostatni raz wygrywało. Ale jednak rok od zwycięstwa to jest rok od zwycięstwa. No i co? Jakie to budzi emocje, taki powrót do klatki teraz znów i możliwość zawalczenia na gali, podczas której właśnie trzeba się pokazać znowu? Znaczy, nie narzucam sobie aż takiej presji, że koniecznie muszę się pokazać. Nie mogę się tego czekać. Kocham walczyć, uwielbiam to robić i po prostu dopóki będę mógł to robić, to na pewno nie odpuszczę, tak? I nie mogę się doczekać walki z Rafałem Lewoniem, tym bardziej, że tam, tak jak Rafał powiedział, że to będzie napierdolanka na śmierć i życie, tak będzie. O, bardzo ładnie, to dobrze, że przyszliśmy płynnie, bo tak my tutaj mówimy o tym pay-per-view, to trzeba jakoś to pay-per-view troszeczkę gdzieś tam pomóc sprzedać, czyli co? Kontynuujmy troszkę ten wątek napierdalanki. Myślisz, że to będzie rzeczywiście taka walka, która faktycznie wzbudzi emocje, walka wieczoru? Znaczy, wiem, że Rafał na pewno mocno ruszy. Wszyscy dobrze znają moją gorącą głowę, więc no, na pewno ta walka nudna nie będzie. Rafał twierdzi, że skończy ją w pierwszej rundzie, to skończy ją tylko wtedy, jeżeli zostanie w niej zgotowany. I tyle. Bardzo dobrze. Ta twoja gorąca głowa, faktycznie. To gdzieś tam też jest taki twój znak troszkę rozpoznawczy. Czasami to przeszkadza? No myślę, że gdyby nie ta gorąca głowa, to nie byłoby tej szóstki z tyłu w rekordzie. Znaczy, bo często przegrywałem walki, które tak naprawdę powinienem wygrać właśnie przez tą gorącą głowę, ale też przez to, że jest ta gorąca głowa, te walki mogą mi się podobać, bo po prostu nie są nudne. Czyli w takim razie sam mówi, że presji jakiejś wielkiej nie ma, jakiegoś ciśnienia wielkiego nie ma, natomiast no właśnie, podczas przygotowań, to co tam się działo, zadowolony z tego jesteś? Myślę, że tak, dlatego że zacząłem trochę bardziej jeździć po klubach, wcześniej byłem tylko u siebie, teraz może też przez sytuację z pandemią, tak, bo Charlotte Team jest w wyniku pandemii niestety zamknięte. Piękna i Bestia Fitness Club udostępniła mi salkę na przygotowania, tam odbywały się wszystkie treningi z moimi trenerami, część też treningów sparingowych, poza tymi, które były na wyjazdach, ale podczas przygotowań byłem m.in. w Bestia Wrestling Szczecin i w WCA, tak więc myślę, że przygotowania były bardzo mocne. Ja bym chciał zapytać o wywiad, który jakiś czas temu przeprowadziliśmy i tam rzuciłeś jasno rękawicę, nie została podjęta przez Bartka. No on aktualnie nie ma chyba, nie jest związany z żadnym kontraktem, czy w związku z tym jak uda się wygrać, jest dalej zainteresowany taką walką, tym nazwiskiem, bo wydaje mi się, że to nie chodzi o rekord, tylko chodzi po prostu o niego i czy to dalej jest aktualne. Mogę się z nim bić nawet tydzień później i tyle. No to chyba wszystko wiemy w takim razie. To zamykamy temat na dziś. Czekamy teraz na wagę. Jak mówisz, wszystko dobrze, tak? Tak, tak, tak. Czuję się bardzo dobrze. Waga z tego, co widziałem, też jest w miarę niska. Już tak naprawdę została końcówka. No i tyle. A potem przyjemność. A potem przyjemność. Jedzonko, napierdolanka. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.